Poczekaj, bo kamery nie mogę przyłączyć. Trzeba. Witam serdecznie. A kto wita? O, udało się. Także jestem. Już tu byłem raz. Strasznie mi się spodobało, więc postanowiłem, że wrócę. Jest ze mną. Że strasznie. Bardzo mi się spodobało. Bardzo ci się spodobało. Tak, trzeba zwracać uwagę na słowa. Serdecznie. Michael z tej strony. Ilena. Także mamy fajny klimacik. I to dzisiaj pogadamy, Majku, standardowo, co? No, możemy sobie pogadać o fajnych nowych produkcikach. Bo rodzina się rozrosła z tego, co rodzina widzę. Rodzina się rozrasta. Cannabis. A właśnie co to ten cannabis, powiedz mi? No słuchajcie, tak. Tak jak wcześniej mieliśmy, opowiadaliśmy o olejkach CBD 5%, 10%. Czy też w tej chwili kapsułkach, o to są też fajne rzeczy, 20%, za chwilę wam pokażę. To wszedł oficjalnie na rynek suplement z witaminą D3. To jest, ma pełne spektrum fitokanabinoidów, jest zgłoszony do GIS-u, jest to już oficjalnie produkt zgłoszony w GIS-ie i prawdopodobnie długo będzie dostępny w wielu miejscach, ale na początek przez stronę Biokan będzie dostępny. I ten suplement jest to wyciąg z konopi siewnej, z nasion konopi siewnej, który ma w sobie naturalną witaminę D3 jako suplement. Więc jest już coś takiego dostępnego na rynku, zgłoszone oficjalnie, można to kupować. Ma pełne spektrum działania, tak jak pozostałe olejki, natomiast dodatkowo jest suplementacją witaminą D3 z lanoliny, czyli naturalną. Generalnie mieliśmy takie produkty, o których opowiadaliśmy, o CBD, tak? Tutaj też mamy preparat dla zwierzątek, Vetisin. On jest na bazie oleju rybnego, bo pieski to bardzo lubią. Ostatnio się też pojawiła fajna opcja dla ludzi, którzy nie lubią smaku konopnego. To są kapsułki. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ale powiedz, ilu procentowe, bo tutaj już się pytają, a CBD więcej niż 10%? Tak, to są, słuchajcie, kapsułki 20% z CBD 20%. One wyglądają w ten sposób. Zobaczcie sobie, ja już je wyrzuciłem na rękę. Dobra, mi ucieka. Ładny mają kolorek. Też są olejki, słuchajcie, w tej chwili testuję pewnego rodzaju produkt 20%. Ja mogę przy okazji wam go pokażę, jak wygląda na live'ie. To jest ciemny olej, zobaczcie, mega super, leisty, duża konsystencja, myślę, że też będzie już niebawem dostępny. Natomiast jeżeli chodzi o CBD, 10% też jest dostępny, też wam tu pokażę, jak wygląda. O, tutaj słuchaj, Bartek na Polfejsie, Bartek z Polfejsa akurat już zareagował, że mamy dać baner, to na Polfejsa tu wrzuci. Dobra, poczekajcie, tylko odpowiem to. Także Bartek, dzięki serdeczne. Tu jest na przykład 10%, też jest bardzo fajny, oleisty. Zapach, no wiadomo jaki, konopi siewnej. Jaki poziom witaminy D3 jest w tym olejku konopnym? Słuchajcie, ponieważ jest to suplementacja, a tak naprawdę zależało mi na tym, żeby wprowadzić na rynek olejek ala CBD, zgłoszony do GIS-u, więc on jest suplementowany witaminą D3, zawiera, tutaj jest dokładny opis, ile kropelek trzeba wziąć, żeby przyjąć 60% bodajże dziennej dawki, i to już jest minimalny poziom, czy tam średni taki poziom wymagany, jeżeli chodzi o suplementację. To jest po prostu olejek taki jak piąteczka, nazwijmy to w ten sposób, jak 5% CBD z witaminą D3 przy okazji, także... Majku, bo tutaj już ten, piszą, że interesuje mnie ten 20%. Tak.
Powiedz mi, czy te olejki, te produkty można znaleźć na stronie biocan, czyli biocan.pl? Tak, macie specjalny kod IROKEZ, minus 15% na wszystkie, na cały asortyment, poza tam zestawami z kosmetykami, bo tam są też kosmetyki u mnie na stronie, które też polecam. CBD Doctors, które są robione z naturalnych składników, to jest manufaktura. Natomiast te kapsułki to jest 20%. Mogą być, jak będziecie zainteresowani, ktoś mi napisze maila przez stronę, przez formularz kontaktowy. Mogę mieć i 30%, i 40%, i 50%. Natomiast nie chcę wprowadzać wszystkiego naraz, ponieważ najpierw... Stopniowo niech rodzina się rozwija, tak? Najpierw po prostu musi być zainteresowany. Tak jak mówiłem wam na samym początku w rozmowie z Irokezem, że najlepiej suplementować organizm od niskich stężeń, czyli zaczęliśmy w ogóle nasze spotkania od rozmowy od piątki, potem się pojawiła dziesiątka, bo ją po prostu chcieliście. W międzyczasie też się pojawił ten produkt Vetisim dla zwierzątek, a teraz jak widać rodzinka się poszerza o kapsułeczki i suplement Cannabix, który jest moim zdaniem rewelacyjny, bo masz dwa w jednym, tak? Masz wspomaganie systemu immunologicznego poprzez fitoskładniki, które są w tym preparacie, plus dodatkowo witamina D3, która też wspomaga twój układ odpornościowy, tak na dobrą sprawę. Masz super rozwiązanie. Jaka to strona? Biocan, czyli biocan.pl, znajdziecie tam właśnie. Masz coś, żeby zbliżyć? O ja, ale tak. Jestem. Już nie muszę linka wklejać. Jest baner. Taki low costowy, ale jest. Tutaj czekaj, bo Michał pyta, słucham, koleżanka szuka nowego dobrego olejku dla synka z autyzmem. Słuchajcie, ja te olejki przetestowałem sam na sobie, podpisuje się mnóstwo różnych. Inne próbowałem. No dlaczego akurat te? Ze względu na to, że między innymi. Stary, dzisiaj mi pokazałeś filmik z laboratorium i to pokażemy troszeczkę później. Ja byłem pod wrażeniem, ile aparatury trzeba mieć, ile sprzętu, żeby po prostu takie olejki tak naprawdę wyprodukować. Dla mnie szok. No i poza tym każdorazowo każda partia jest badana na poziom, to są między innymi, ja wam pokazuję certyfikaty tutaj, jak to wygląda. One są badane pod kątem zawartości kanabinoidów, tak zwanym krótkim spektrum, bo są też badania na szerokie spektrum, gdzie się wszystkie weryfikuje potencjalne fitoskładniki kanabidoidy z rośliny. Natomiast każdy jest przebadany laboratoryjnie, sprawdzony. No i no co? Właśnie. Oczywiście tutaj mamy też super syrop, wild syrop, jak to nazywamy, Santa Planta. Tutaj jest bardzo dużo ciekawych naturalnych roślin, też na stronie jest dostępny. Sobie możecie sprawdzić dokładnie, jaki jest tam opis. Też polecam. Bardzo fajny. Można do naleśniczków sobie próbować. Tutaj też jest konopia siewna między innymi. Poczekaj, ja się chwilkę wbiję. Izabela Jańczak, dziękuję ci serdecznie za wklejenie właśnie tego linku. Także dzięki serdeczne. O, super. Także słuchajcie. Przypominamy się wam z produktami, pokazujemy wam nowości, które wchodzą na rynek, pokazujemy wam też kapsułeczki. No i projekt, który tak naprawdę się rozwija i będzie rozwijał, tak? Bo tak wcześniej żeśmy rozmawiali, że zaczynamy pokazywać, no i tutaj ewidentnie widać, jak ta rodzinka właśnie się powiększa. Powiększa się dosyć znacząco. Pierwotne piąteczki żeśmy rozpoczynali, to nie? Od tej, tak. Tak. Potem tak. Była dziesiąteczka, teraz wchodzi dwudziestka, zwierzątka, no i ten preparat, który będzie można kupić normalnie w aptekach, moim zdaniem, jeszcze długo, bo też się o to staram, żeby właśnie weszło to do jakichś aptek albo sklepów ze zdrową żywnością, ewentualnie do jakichś sklepów zielarskich, bo to już jest zgłoszony suplement, tak na dobrą sprawę. Cała reszta oczywiście też jest do kupienia na stronie Biocan, natomiast ten preparat jako suplement może się pojawić już niedługo w waszych lokalnych sklepach, mam nadzieję. No ja też kibicuję, Majku, będziemy kończyć, bo mi właśnie kamerka wzywa, że bateria się kończy, a nie mam kabla, jeśli chodzi o podpięcie do powerbanku. Także co, kochani, mogę was serdecznie zachęcić do tego, aby przy waszym udziale również ta rodzina jeszcze bardziej się powiększała.
Także biokan.pl, zachęcam serdecznie, a jak już się na przykład takich olejków naspożywacie, to może Was weźmie na robienie bardzo fajnych rzeczy. Tutaj dziewczyny powiedziały, że nie mogę ich pokazywać, także nie pokażę, ale jestem w bardzo fajnym miejscu. Możemy powiedzieć, gdzie jesteśmy? Powiemy. No to dawaj. No to chodźcie, tutaj jesteśmy, tu koleżanki w pracowni, by Titi. Ona robi super produkty, super rzeczy ma tutaj, bo zobaczcie, do Palo Santo jakieś fajne dzbanuszki do palenia, nie wiem jak to się nazywa fachowo. To wszystko jest ręczna robota, handmade. Pokażę tak bliżej. O. Jest koleżankę, poczekaj, pokaż nazwę, bo może koleżankę trzeba znaleźć też tutaj na stronie Paititi, w Paititi, na stronie na Facebooku, a ewentualnie na Instagramie. Fajne rzeczy. O, Palo Santo, Szałwia. No ty wiesz? No ja się znam na tym. A to ja też. Okazałeś. Ty, ale to właśnie dzisiaj zapytałem o krew smoka. Mówię, gdzie oni kurde smoka upolowali? Się okazało, że to smocze drzewo. No ale okej. Okay. Dobra, także słuchajcie, na dzisiaj stary. No i pozdrawiamy World Freedom Alliance przy okazji. Tak, tak, tak. Czyli Justyna. Trzymajcie się, na razie go. Siema.